Zaprosiliśmy do nadleśnictwa, do samego centrum naszego nadleśnictwa, czyli do Manowa, na naszą ścieżkę edukacyjną Czapla Góra, do parku zabytkowego, w którym chcemy posadzić przysłowiowe 100 roślin z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. Pomysł chyba zrodził się z tego, w zasadzie tak dosyć spontanicznie tydzień temu, to znaczy o akcji, że chcemy posadzić 100 roślin na 100-lecie Lasów Państwowych myśleliśmy już dawno, ale tydzień temu, kiedy Szkoła Podstawowa w Manowie przyjęła za patrona Lasy Państwowe, takie imię ma szkoła w Manowie, pierwsza szkoła w Polsce, więc od razu wpadliśmy na pomysł, że zaprosimy z tej okazji właśnie dzieci z tej szkoły tutaj. Szkoła jest 500 metrów od nas, od nadleśnictwa, więc jak najbardziej to wszystko pasuje, żeby one tutaj przyszły i żebyśmy w ten sposób wspólnie razem właśnie z dziećmi z tej szkoły, z tej szczególnej szkoły, zainaugurowali obchody 100-lecia Lasów Państwowych. Jest wesoło, jest swobodnie, jest świątecznie. Mamy problemy z sadzeniem cebulek, bo mamy trochę za mało narzędzi, ale radzimy sobie jakoś. Więc myślę, że naprawdę będziemy mieli fajny czas, fajne wspomnienia. No a mam nadzieję, że będzie piorunujący efekt wiosną, bo my kupiliśmy tutaj około 1000 cebulek. Także ta połać tego naszego trawnika będzie wyglądała bardzo fajnie wiosną.